Okej, okay, już powinienem chyba być. I um. O, tutaj jest. Dobra, ciebie już nie ma. Um. I tak. Um. Mam kurde nadzieję, że z tymi fanartami jednak coś będzie, ponieważ teraz jak zakończyłem streama, to mi e, internet zaczął świrować znowu. Ale no, wydaje mi się, że jednak coś z tego może i będzie, bo jeżeli nie będzie, to się w kurwie. Witam ponownie. No hej hej. Wygląda na to, że już jestem. Więc... Właśnie, czy na YouTubie jest? Kurde, nie mam zielonego pojęcia, co oni znowu takiego zmienili, żeby, żeby streama na YouTube nie wyświetlało. Nowe, nowy kurde ten. Yy, noworoczne postanowienie. Zjebiemy PGK-owi streamy na YouTubie. Ponieważ korzysta z restreama. Uu. Nie ma. O. Nie, nie mam na to teraz siły, nie będę, nie będę też na tym teraz się pierdzielił z tym, bo, no, jednak fanarty trzeba pokazać, a tego jest dość sporo, tego wszystkiego, więc, jej, ee... dobra, eee, to ja zrobię już nowy folder, eee, no i hej wszystkim z powrotem, może ten odcinek fanartów będzie trochę długi, <gry> fanarty, pierwszy dwudziesty szósty pierwszy Jezu, jak ten czas zapierdziela, czyż nie? Ee, jednak fanarty trzeba pokazać. Ty nie musisz, ty chcesz. No ale, no może i, i im i chce, ale no jednak, jak ludzie powysyłali, to Kujowo by było nie pokazać, czyż nie. Tym bardziej dlatego, że już mam miesięczną obsuwę z niektórymi. Przez to, że Sylwester streamowy mi się internet spierdzielił. Więc no. Eee, to myślę, że możemy już zaczynać powoli, nie? Eee, no, dwie minuty minęły. Wszyscy się rozgrzali. O. Okej. Okay. Eee, więc pierwsze fanarty będą od Gastera. Szejka. Kurde, akurat teraz mam obiad, muszę się pośpieszyć. Na szpegiel, przecież ty i tak nie szanujesz widzów. <grym> eh, no wiadomo. Najbardziej, a tym bardziej nie szanuję ich dlatego, że pokazuję ich fanarty. <grym> Okej, okay, dobra, więc od Gastera Szejka będą trzy. Pierwszy. To jestem ja, tulący, gorący klej. Ponieważ jest taki hot. Here we go again. No, w sumie to tak będę trochę się śpieszył z tymi fanartami, bo jest ich dość sporo. Się nazbierało przez ten miesiąc, więc e, z jednej Sory strony Sory, ale z drugiej no to jest niestety zło Okej. Okay, lepszy brokat. Hmm, czy ktoś powiedział brokat? Hmm, będziemy mieli co wdychać. Bo brokatu nigdy za wiele. Oki. Okay. I. Eee, tak, i. Kurde, chwila. I numer 3. Okazało się? Nie, nie pokazało się. Teraz się pokaże. Zostaw mnie. O nie, trochę. <ślaski> Oraz nigdy za wiele gorącego kleju. Tym bardziej do wdychania. Więc no. Dziękuję bardzo za, za trzy fajne Skurwy Skurwysynie, nie zostaw mnie. Ok, thank you very much. E, idziemy dalej. Spam, spam. Ok, od Eweliny Daszyńskiej. Właśnie jak ten, ja wczoraj patrzyłem, że dużo fanartów mi przysłałaś. Przysłaliście. E, więc, e, sorry za to, że nie mogłem wcześniej ich pokazywać, ale no po prostu e, ja na, na tego maila zaglądam tylko wtedy, kiedy e, no fanarty są, więc e, sorry. Ale no jestem pewien, że będą bardzo dużej jakości, wysokiej, czy dużej. Więc no, e, proszę bardzo, to pierwszy i nie ostatni na pewno. Myślałem, że to już koniec. Mila. Myślałem, że to wszystko zostanie jedynie przyszłością, lecz przeszłość lubi wracać, a historia się powtarzać. Witaj, stary druchu, zaczynajmy. Trochę jak jakiś tytan, taki z ziemi co wstał, a ja z Banhamerem będę Shingeki no Kyojin mu robić. Ale no kurde, bardzo fajne, Jezu Chryste. Naprawdę, dziękuję. Ok, Szkoda tylko, że moje okienko jest dość małe. Okay. Mogę je jakoś powiększyć? Dobra, w ten sposób. Trochę tutaj tak jak Kratos wyglądasz z banhammerem to na pewno. Okej. Okay. Eee... O! O! Okej, okay. od Eweliny Daszyńskiej, kolejny art. Eee, proszę bardzo. Jaki kurde fajny. Ja bym tak na dinozaurze jeździł. Szczególnie takim owiniętym lampkami. Ho, 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 merry Christmas, kurwy synu. Po czym od, o, dinozaur odgryzuje łba Jeffowi. Jaki urocze. Battle for everyone's souls sobie psuchałem i przypadkiem, ale fajnie nałożyło z tym tamtym fanartem. <laughs> No, kurczę, bardzo, bardzo fajne, dziękuję. Ok. Idziemy dalej. Od Murzy. E tak. I proszę bardzo, to jest Solar Blueberry. E Obróć. Transformacja. Wyśrodkuj. Nie, jak to było, wycentruj. Nie, nie, nie wycentruj. Chwila. Już nie pamiętam, jak to było. Dopasuj, o, właśnie. Słodki ten art z dinozaurem. No, ale ten art z solarem też jest bardzo fajny. Patrzy na nas z tym słońcem z tyłu. Ale fajny solar. No, bardzo, bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oki. <coughs> <laughs> Kurde, sorry, sucho mi w gardle się zrobiło od krzyczenia dzisiaj. Mm. Ale ten Red Bull, dobry. Patrzy na nas z brzucha egmena. <laughs> o Od Eweliny Daszyńskiej. Eee... Eee... Trzeci. Będzie ich chyba z trzynaście z tego, co widziałem. Rzucałem okiem na ten, na maila. Proszę bardzo. O, świet, ale duży. Um, transformacja. Dopasuj. I tak, zobaczmy. A to ja na daszu jestem. Nie wiem, czy on by mnie udźwignął, szczerze mówiąc, bo no, ja jednak... A nie, to nie ja! To jest Ewelina pewnie. Na daszu. A ja tutaj jestem. Jaki kartofel. O kurde, i te bombki! Poki, Paint, chwila, coś tam na górze jeszcze, o Heavy Rain, Silent Hill 4, Final 10, Detroit, Synek, Persona, Wattpad, same quizy i małachania. <laughs> kurde, ale fajne takie Blast from the Past, nie? To tak jakby wszystkie serie, które zrobiłem. Znaczy no, niektóre rzeczy to. No i Fire Red jeszcze. Niektóre rzeczy jako seria, niektóre jako jednorazowe, ale kurde, no. Do, dość, no trochę jednak tego było w 2019, trzeba przyznać. PGD kuleczka. Ale kała i kuleczka. Hi. Dobra, dziękuję bardzo. I, o, i kolejny. Od Eweliny Daszyńskiej. I tak, wszyscy kochają Padoru. Szczególnie Pegiek, kiedy dostaje donejta, bo wtedy Padoru się odzywa. Hi, hi. hi. Kurde. Tego top listy nie mam! Tych, chwila. Ale to teraz tego nie będę robił. Bo czemu kurde mi top lista donateów nie działa? Uwielbiam ten styl. Ale dobra, eee, to tak. Czwarty: Padoru, Padoru. Chwila. Ehm. Do pasu i do ekranu. Ale kurde, fajne. Ciekawe co w tej torbie mam. Banhamery dla zwyroli. Zgaduję. I zastanawiam się czy będzie tu ten art, który powstał podczas D&D ze sceny jak z Króla Lwa. Mnie też to ciekawi. Mnie też to ciekawi. O kurde. Byłoby całkiem spoko. A no. E, dziękuję bardzo. E, kolejny fanart. Od Eweliny Daszyńskiej. Ten jest naprawdę bardzo uroczy. Look at this To jestem ja z Reksiem i dla Reksia daję prezent w postaci kostki. Dośli warto pokazać to co do światło. Tak, tak, dośli, pewnie. Ja się zgadzam. Ale no kurde, jest takie fajne. Areksio, Areksio woli kostkę niż moje patanie, jak to zwykle. On woli za, On zawsze... Przez żołądek do serca, ale żołądek najważniejszy. Więc no, dziękuję bardzo. Eee... Kurde. Wezmę frytkę, bo jestem dość głodny. Sorry. Miam kurde. Jeszcze się napiję. No, jestem teraz pełen energii. Tak naprawdę to nie, więc idziemy dalej. Smacznego, a dzięki. Restream nie. E? To chyba jakiś bot wysłał. Sub Submit your music free. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. E, Okej. Okay. Od e, Eweliny Daszyńskiej kolejny fanart. Węgielowy e, podcast. Kurde, chciałbym mieć takie mikro profesjonalne, bo te, które ja mam, to jest z headsetu. Hydra, czy jak to tam się zwało? E, od e, kurde też firmy zapomniałem, ale nieważne. No, jest energo, są chipsy, jest herbatka. Można kurde robić podcasty, nie? Smacznego. A, dziękuję, dziękuję. No, i bardzo. I też dziękuję za fajnego fanarta. Hej hito. E, idziemy dalej. Podmurzy. A nie, jednak ten internet zapierdziela całe szczęście, bo już trochę się bałem, jak zaczął mi lagować. E, więc no. Proszę bardzo. O nie! O, o! Chwila! Narysowałam tego kolesia i dorzuciłam go. Ochrzciłam go imieniem jabłko, bo jestem głodna. Trochę pozmieniałam rzeczy. Mam nadzieję, że jesteś z tym ok. I heard you talk shit about me. Jeśli wygląd mógłby zabijać i byłby bronią masowej. to byłby ma bronią masowej destrukcji. Więc się poddaj. No. Całkiem spoko ten OC. To bardziej tak na dziewczynkę się mi wygląda. Internet muszę zasuwać. Lepiej żeby kurde zasuwał, bo to fanarty są. I musi zasuwać, bo muszę je wszystkie pokazać. Więc no. Bardzo fajny fanart. Dziękuję. W sumie nawet nie wiedziałem, że zrobiłem nieumyślnie tego e, kosmitowego OC. Dobra, lecimy dalej. Od Eweliny Daszyńskiej. Siódmy fanart. Eee... Proszę bardzo. Ajem, proto! I ten kurde, ten, e, niby proto z tyłu. Gra na gitarze, kurde, ale bardzo fajne. Mam fajny, fajny krawacik czerwony, bardzo mi się podoba. No, super, naprawdę super, dziękuję. Kurde, tak dużo fajnych fanartów dostaję, to jest takie miłe. Sniff, sniff. E, dobra, restream, streamlabs. O, od Krzysztofa Pszony. Co my tutaj mamy? Eee... Okej. Okay. i tak eee... zobaczmy. Wait, eee, obrócić muszę w ten sposób. Kto nazywał przedmioty w tej grze? Demon Horn. A to z tego chyba z. Z eee... Hoentulov <laughs> Ja Ila DOF Edge Boy Shadow O mój Boże! Ila e Wezmę może jednak do dopasuję do ekranu A dobra, nie niepotrzebnie to robiłem, bo teraz nie widzę co piszę. Dołącz do mnie, a nauczycię cię Edge Jitsu. <laughs> W sumie tak właśnie się czułem, grając Pokémon Snakewood. Trzeba będzie też kontynuację tego zrobić. Ale myślę, że prawdopodobnie Snakewoodem zajmę się, jak e, już ukończę Devil May Cry. Ponieważ, no, Devil May Cry może jest edgy, ale jest edgy w dobry sposób. Edjitsu, czekam z ci cierpliwością. Chociaż kto wie, może tam jeden w międzyczasie bullshitowy stream można zrobić z tego, ze Snakewooda. Zaczęło ścinać, serio. O nie widzę. 233 pominięte klatki. Dalej ścina? Lis, powiedzcie, że nie. Już nie, dobra, czyli jednak ścinało. Ale już nie ścina, więc to naj najważniejsze. Okej, okay, um. od Gaster Shake'a mamy garść fanartów. Eee... Okej, okay, więc zaczynamy. Nie. Kurde usunąłem przez przypadek. Nie usuwaj. Eee... Tylko zmienić nazwę, bo jak pobieram niektóre fanarty, to cały czas thumbnail się nazywają, a jak pobieram nowe z tą samą nazwą, to zamiast kurde dawać thumbnail 2 czy coś, to Windows 10 woli nadpisywać te wcześniejsze, które już ściągnąłem, nie więc... Ech, dobra. Pierwszy. Kiedy PG skończy z pastami. o oh je! Yeah. Całe szczęście zdążyłem. Na razie nie. Oby, oby się nie ścinało wcale. Tak w ogóle też. Tak sobie myślę, że z miniaturek fanartów musi zniknąć już rok 2019. W sensie, że były zawsze streamowe fanarty. Numer jakiś 2019. Mimo tego, że już. Od, na początku tak chciałem to, że tak powiem, posegregować rocznie, ale myślę, że chyba jednak będę to robił normalnie, więc yy, no dwa, nie będzie 2020. <laughs> Okej, okay. następny. E, proszę bardzo. Dio, niech spierdala, świnka Peppa jest najlepsza. Szczerze mówiąc, jebać też świnkę Peppę bo ona nie lubi Luciny z Fire Emblema. Świnka Peppa, chyba świnka Pizda. <grym> Okej, okay, dziękuję bardzo. I kolejny. E, dobra. I lecimy. Blondyna E, ruda E. Cieszę się, że mówiąc blondyna też jest całkiem spoko, ale jednak e, rudowłosa to najlepsza waifu z Trum Trum i... To jest fakt. I mam nadzieję, że Lucina kiedyś się Ja też. No, to jest fakt, że Ruda jest najlepszą. E, tą. strum e, trum I tyle. Więc no, dziękuję bardzo. Uważaj, bo ona jest większa od Charizarda. Nie! A! Świnka Peppa! Myślałem, że o Rudą ci chodzi. Ja, świnka Peppa to dobrze, niech będzie większa, ale w ten sposób można będzie ją usmażyć i steki robić. Bycze. Oki. Okay. Eee, tak. Kolejny. Zenpai. Eee, kurde, niestety nie, nie ogarniam tej postaci tam tu z tej z tyłu. Nie pamiętam, kto to jest. Właśnie takie uroki, jak pokazujesz kurde fanarty miesiąc po, po streamie, który z tych fanartów jest. Które. Z, jak to się mówi? Miesiąc po tym, jak te, do czego te fanarty się odnoszą. O. Chyba to miało sens to, co powiedziałem, ale no. Dziękuję bardzo. Eee, kurde, już miejsca brakuje powoli. Więc dam cię tu. To jakie steki, by wyszły z Amberli. <laughs> ja wiem, jakie. Tłuste. A ja tłustych nie lubię. Tłustego mięsa w sensie. Takie z, z żyłami i tak dalej, nieprzeżuwalne. Takie... I don't want to eat that. Okej, okay, kolejny. Reksio de Rudolf. How, how? A ja jestem święty Mikołaj z prezentem. Moim prezentem zawsze jest wpierdol. Dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. No więc... Reksio jest kurde bardzo fajny. Weź do Amberlin, wytostuj wy, wy sobie steka hipokrytko. A fuj takie żelaste paskudne. Czego masz cycki na tym arcie? O! Oh. Myślę, że to może... Wait. O Jezu, to chyba to, chyba to są cycki. NIEWAŻNE, ale fanart i tak bardzo fajny, więc dziękuję. E, maciet, cicho! Czyli bierz Spyro, skoro jest grzeczny? NIE, JEGO NIE BIJĘ! On jest... On nie jest... randomowym tym... bachurem. To jest mój synek. A ja moich synków nie biję. Mimo tego, że mam tylko jednego. Ten lag mu <ścoughs> Okej, okay, kolejny. To jestem ja wykonujący moje ulubione hobby razem z Reksiem, czyli spanie. Ale kurde, jak Reksio wejdzie pod kołderkę, to normalnie jest ciepełko, że o mój Boże, że nie chce się wychodzić z łóżka. Ale no, bardzo, bardzo fajne. Dziękuję. Owo. Ja, ja to przeczytałem na czacie. Ja sam z siebie tego nie powiedziałem. Ok. <grych> yy, I ostatni. Mm. Nazwę KI. i Happy New Year Everybody Szczęśliwego Nowego Roku 2020 Życzę Czy wam PG? 26 stycznia 2020 roku Tak samo mam ze swoim psem Jak się przywali To przez niego zasypiam jeszcze na parę godzin Nawzajem, a dziękuję no bo pieski są takie bardzo fajne, że do nich można się tylko i wyłącznie tulić. One też będą cię tulić. Okej, okay. idziemy dalej. Od Eweliny Daszyńskiej. Fanart numer 8. E Proszę bardzo. Kasia, 5 lat. Happy New Year po raz kolejny. Nawet fajerwerki różnokolorowe są. No, bardzo fajne. Oj, z czapeczką nawet. No, dziękuję, dziękuję. W sumie to wygląda jak coś, co bym ja narysował. A ja nie mam 5 lat, ja mam pół wieku plus jeden. Więc no, e, dziękuję bardzo. Kastnie. E, twitch. 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 Witch. Okej, okay. o, o. Okay. od Eweliny Daszyńskiej kolejny. Ten będzie bardzo fajny z tego, co widzę. No, ja widzę, nie? I proszę bardzo. To jestem ja? Jako Bob Ross? Z namalowanym Spyro. I co to jest? Co tam na tym pęcie się dzieje? Chwila. Eee, trochę go powiększę. A to chyba tylko po to, żeby sobie w tle było. Okej, okay, rozumiem. Eee, dopasuj do ekranu. Więc no, kurde, kiedy ja tego... Kiedy ja to narysowałem, tego Arta? Chyba w tym roku albo w poprzednim? Jezus, jak ten czas szybko zapierdzielasz, aż kurde nie mogę w to uwierzyć czasami. A to tak to się jest, jak już masz pół wieku i coraz szyb coraz bliżej śmierci. W wakacje, no, tak, w wakacje chyba. No, bardzo fajne, dziękuję. Yy... O, kolejny art od Eweliny Daszyńskiej. Yy... Ołki, proszę bardzo. Welp! Jesteś wielki, Pugi! Mam 1,89m. No niektórzy może by mi też do pasa ledwo dosięgali, ale nie wiem. Coraz bliżej śmierci, to coraz bliżej ulgi. A no kurczę, bardzo, bardzo fajne, dziękuję. No i fakt, ja jestem, jestem big boy. Bo mam dużo wzrostu. Na, na pewno więcej niż średnia. Europejska? Nie wiem, ale dobra. Dziękuję bardzo. Od Eweliny Daszyńskiej. E... Okej, okay, dobra. O Jezu. E... Proszę bardzo, Big Boy. Tutaj jest Conor który leży i tutaj jest chęk płaczący, dominacja, dewastacja, dwa się Tipozuje Typozuje na skórę syna, niech sobie ma, śmierdziel. M small girl. O. Oh. big boy i m small girl. To nie brzmi zbyt dobrze. Z tymi leniakami tym bardziej. Więc no, yy, no, dziękuję bardzo. Yy, po raz kolejny. Zabijecie, Michał. No, dziękuję bardzo. Yy, więc no, walić Henka, tyle mam do powiedzenia. Yy, o! O! Okej, okay, dobra. Od Eweliny Daszyńskiej kolejny. Yy, proszę bardzo. To jest Trum Trum. To jestem ja z rudowłosą i mamy niebezpieczny, gorący klej i będziemy nim strzelać, więc lepiej bądźcie, bądźcie grzeczni. <grym> Ale kurde, bardzo fajne, dziękuję. Eee, no. O, tu. o. Kurde, dużo tych fanartów dzisiaj. Dużo, no, no się nie dziwię, jak nie pokazywałem ich dawno. Ale nie takich, jak nasz senpai gejuch. Okej, okay, idziemy dalej. Od Eweliny Daszyńskiej. Trzynasty. I chyba ostatni z tego, co widziałem. Eee... Proszę bardzo. Pozdrowienia z Drangleic. O, jakiś duży ten, duży rycerz. I, i, du i mały mag. Zgaduję, że to, to Dasz i Ewelina. Trochę, trochę... mi to wygląda jak Art z Dark Soulsów 2. Z tym, z tym... Z tym dużym chujkiem, z którym się męczyłem bardzo mocno. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale to, to facet w zbroi był. No, ale bardzo fajne, dziękuję. I no i... Ja pozdrawiam was z mojego domu. <laughs> Mimo tego, że już nieaktualne. Pewnie te, te pozdrowienia, ale nieważne. Dasz, jewelina, ale, ale ta postać ma brodę. Wait. To ty prześladowałeś... Okej, okay, rozumiem już. Czyli, czyli jednak trochę ten... Y trochę jednak miałem rację. Nie zauważyłem tej brody. I'm sorry. No i to był prześladowca, bo mnie prześladował skurczybyk jeden. Za którym razem go rozwaliłem? Dwudziestym? Ale no. No to tra. Nie! Ok, cast nie. Twitch, restream. To zobaczę później, to nie jest fanart. O, no i ten z DND jeszcze się dosłał, więc go pokażę. Zmieni nazwę. Ok, i proszę bardzo. To jestem ja, podnoszący e, Argonianina, czy nie, kobol, Kobolda, o, w górę, na, na górze śniegu, robiącego scenkę z Króla Lwa. To będzie wasz przyszły król. Wy tego jeszcze nawet nie wiecie. No chyba, że wszyscy padniemy w tym D&D, a byłaby szkoda. Okej, okay, dam ciebie o tu. O, i akurat pół godziny. Pół godziny minęło streamowania. Oki, okay. dobra. Eee, w sumie ja tak jeszcze pomyślałem, że może posiedzieć trochę, pogadać, ale no, już, już trochę. No. Jestem dość niedysponowany do gadania, szczerze mówiąc, bo mi w brzuchu burczy. No, 27 fanartów jest całkiem spoko. A padnięcie nasze jest całkiem możliwe. No, oczywiście. Dobra, więc tak. Eee, ogłoszenia parafialne. E, za tydzień postaram się zrobić dwa streamy. E, w sobotę i w niedzielę. E, w sobotę prawdopodobnie zrobię te AI dungeon. Padnięcie z głodu i z braku słońca i wody i w ogóle. E, więc tak, w sobotę zrobię prawdopodobnie AI dungeon. By, no, myślę, że tak na raz dałoby, dałoby radę ten. E, tak dla pośmiania się coś zrobić. I w niedzielę prawdopodobnie będę dalej kontynuował Devil May Cry. Bo no... E, palce muszą mnie dalej boleć. I myślę, że dojdziemy gdzieś tak do 3-4 gry. Co, było, co jest całkiem spoko, ponieważ no... E, gdyby nie to moje gubienie się wcześniej, to może byśmy gdzieś dalej doszli. Ale chyba teraz już będzie z górki, bo... O ile dobrze pamiętam... E, Dalsza część tej gry jest bardziej liniowa, szczerze mówiąc. Tylko tam na początku można się zgubić, chyba. Dobra, więc ee, to zrób zapowiedzi do brzuchomówstwa, jak ci burczy. Akurat nie burczy! No, i myślę, że to by było to. Jeżeli chodzi o filmiki na YouTubie, to niestety nie mogę, nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy wystartują od nowa, bo naprawdę muszę dostać jakiejś porządnej fali e, tego weny twórczej, żeby cokolwiek zacząć robić, a naprawdę teraz teraz tak trochę z tym średnio, szczerze mówiąc. Więc no fajnie było dzisiaj generalnie, mam nadzieję na razie, na razie Karo Grey. Yy, no i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, bo po tej przerwie myślę, że akumulatorki trochę doładowałem i no myślę, że będzie git. Mam nadzieję, że będzie git. No i tego. Yy, no i widzimy się za tydzień, w sobotę o 15 prawdopodobnie, chyba że powiem inaczej, ale no najprawdopodobniej o 15. .00. Dobra, więc już nie będę przedłużać, ja już będę kończył, na razie wszystkim, mam nadzieję, że zobaczymy się w sobotę i w niedzielę następną, w sensie no tą. Yy, i no, yy, na razie!